Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o gadżecie urodowym. A mianowicie tym gadżetem jest lusterko z podświetleniem LED-owym. I pomyślałam, że podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami na ten temat, ponieważ kiedy ja szukałam takiego lusterka, to tak naprawdę nie mogłam znaleźć za dużo informacji. A tu się wydaje tylko lusterko, ale jak się porówna te lusterka między sobą, to naprawdę jest bardzo duży wybór i w różnej jakby przedziale cenowym, więc ciężko jest wybrać, zwłaszcza jeśli chce kupić online, tak? Tego się nie może dotknąć i zobaczyć, co tu wybrać. Ja wybrałam lusterko, które się nazywa Reflections Illuminator Mirror i tu jest napisane, że to jest created by Babyliss. I powiem Wam, że zastanawiałam się, czy nie zamówić jakiegoś takiego po prostu lusterka z AliExpress, ale mój mąż mnie skutecznie zniechęcił. Powiedział, a bo nie wiesz, jakie to będzie światło, a potłucze się w transporcie. Tak mnie przekonywał i w końcu mnie przekonał, że jednak lepiej może nie kupować takiego taniego lusterka. I powiem Wam szczerze, że bardzo, bardzo jestem za to wdzięczna, bo to lusterko jest po prostu super. I co takiego super jest w tym lusterku? Zacznijmy, może Wam je pokażę. Wygląda ono tak. Mam nadzieję, że Was tutaj nie oślepia nic. To jest plastik. Chociaż ja powiem szczerze, że myślałam, że ono jest metalowe, ale jest plastik. I to jest taki bardzo solidny, porządny plastik. Jak widzicie, to jest w kolorze takiego rose gold. I co takiego jest super w tym lusterku? Super jest to, że jest kabelek. I kabelek ma 1,8 metra, czyli jest bardzo długi. I kabelek możemy odłączyć, czyli jeżeli lustereczko sobie stoi, nie potrzebujemy podświetlenia, to mamy takie po prostu piękne lustereczko. Od spodu ma taką antypoślizgową gumę, która naprawdę jest spoko. Ale najfajniejsze jest to podświetlenie. Zaraz do niego przejdziemy. Ale co tu jeszcze mamy? Jak lustereczko sobie stoi tak, to zakres ruchu tej głównego lusterka jest o taki, czyli moim zdaniem bardzo duży. Mamy również lusterko powiększające, 10-krotne powiększenie, które jest tutaj. I ono jest przyczepione tutaj na magnesik. Widzicie, nie spada. I jak je weźmiemy, to tutaj przyczepiamy je sobie na magnesik też. I możemy sobie go używać. Jak nie używamy, to odkładamy z powrotem i ono na magnesiku sobie tutaj siedzi. Jest lustereczkiem do dołu, więc się nie rysuje, nie kurzy. To jest super wszystko tutaj przemyślane. I teraz najważniejsze. Jak się go używa, włącza i jakie są opcje podświetlenia? Tutaj mamy włącznik. Tak, jeżeli zdejmiemy to lustereczko, to jest ten włącznik tutaj też. Ta cała płytka. Ja tu używam zawsze tak, bo powiem szczerze, że nie używałam jeszcze tego powiększającego lusterka, bo jakoś tak nie ma takiej potrzeby. Ale jest. Nie miało to dla mnie większego znaczenia, jakie to jest powiększenie w ogóle, ale jest super przemyślane, że to jest tak schowane i jakby nie przeszkadza. I teraz tak, podświetlenie mamy tutaj, ale podświetlenie mamy też tutaj. I teraz tak, możemy to lusterko włączyć na w sumie trzy sposoby. Albo włączamy górę, albo włączamy dół, albo włączamy i górę, i dół. I teraz tak, góra świeci się jakby trzy stopnie jasności tego, mocy tego światła. Od 1, 2, 3, czyli słaby, średni i bardzo mocny. Co do tego podświetlenia tutaj, to jest albo światło stałe, albo światło pulsujące. I powiem Wam szczerze, to podświetlenie tu na dole super się sprawdza, jeżeli na przykład macie małe dzieci i się one boją spać po ciemku, to to światełko tutaj jest super, bo ono nie jest takie, to jest takie mocne. To jest, myślę, no takie, żeby po prostu było widać, jak się malujecie. Ale to jest takie delikatne, lekko przydymione i naprawdę daje takie fajne, rozproszone światło, więc to jako taka lampka nocna, żeby był taki półmrok, jest naprawdę super. Ale możemy też stosować to po prostu jako lampkę. Tak jest tam napisane, że można stosować jako lampkę. A ta opcja tego pulsującego światła jest bardzo delikatna, to nie jest takie, że to miga bardzo szybko, tylko bardzo delikatnie gaśnie, bardzo delikatnie się zapala i też jest takie relaksujące, bym powiedziała, rytm tego pulsowania. Teraz zobaczycie przebitki, jak to działa i ja zaraz do Was wrócę.
zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie komentarz, dacie znak po prostu, że jesteście ze mną i że film Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam i widzę się z Wami już w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa.